To są bardzo trudne rozmowy z muzułmańskimi teologami, bo oni twierdzą, no przecież kobieta ma świetnie. Ona jest całkowicie pod opieką mężczyzny, kiedy wysuwa się im argumenty, no ale ona nie może o sobie stanowić. Nie może, bo musi też tego mężczyznę prosić o pozwolenie na pracę zawodową. To nie jest argument. Wy jesteście biedne, że w ogóle musicie pracować zawodowo. Radio Naukowe. Nie tylko teologowie islamscy, ale i część samych muzułmanek uważa, że zachodni tryb życia jest dla kobiet znacznie gorszy. Ale świat islamu jest różnorodny: od radykałów po nowoczesne muzułmańskie feministki. Czy islam jako taki jest antykobiecy, czy to tylko narzędzie uniwersalnego patriarchatu? To jest Radio Naukowe. Karolina Głowacka, dzień dobry. Jeśli podoba ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na patronite.pl ukośnik Radio Naukowe. Bardzo dziękuję, a tymczasem zaczynamy odcinek numer 130. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science, we are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowa. Pani profesor Katarzyna Pachniak, kierowniczka Katedry Arabistyki i Islamistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, odwiedziła studio Radia Naukowego. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, pani. Przy okazji Dnia Kobiet, bo w tych okolicach premierę będzie miał odcinek tenże właśnie, chciałam panią wypytać o pozycję kobiet w islamie i od razu zaczęłam się nad tym zastanawiać, czy w ogóle da się tak zgeneralizować w momencie, kiedy wyznawców i wyznawczyń islamu, jest ponad półtora miliarda na świecie, w różnych systemach politycznych, w różnych um, ekonomicznych też usytuowaniach i w momencie, kiedy brak jest w islamie czegoś takiego jak papiestwo ustalające doktrynę, więc z tymi wątpliwościami do Pani przychodzę. Czy da się w ogóle odpowiedzieć na takie pytanie kobiety w islamie? To jest bardzo trudne pytanie, a jednocześnie jedno z pytań najczęściej stawianych, takich najpopularniejszych, najbardziej stereotypowych można powiedzieć. Ja wielokrotnie niezależnie od tego, czego dotyczyła tematyka konferencji, spotkałam się z takimi sytuacjami, że a teraz dobrze mówiła Pani o filozofii, a teraz proszę powiedzieć coś jeszcze na temat kobiet w islamie. Jest to niezwykle trudne ze względu na to, że bardzo, bardzo trudno jest tutaj generalizować. Zależy to tak, jak Pani już wspomniała, od wielu różnych punktów widzenia, od czasu przede wszystkim. Od tego, czy dane. Państwo, czy mówimy na przykład o pozycji kobiet w różnych państwach, one są bardzo różne. Pod względem też. Podejścia do religii, miejsca, jakie zajmuje w nich religia, są państwa bardziej ortodoksyjne, są państwa bardziej nowoczesne. To się naprawdę niezwykle różni. Różniło się to oczywiście też w poprzednich epokach. No, a przede wszystkim jest chyba taka sprawa, która myślę jest najtrudniejsza, że czasami trudne do przełożenia są te kategorie. Jak się zadaje pytanie, czy kobiety muzułmańskie. Czy pani by chciała być kobietą muzułmańską? Nie, nie chciałabym. Nie chciałabym, bo jestem wykształconą Europejką, urodzoną tu i w takim właśnie czasie. Ale w swojej karierze naukowej i jeszcze wcześniej spotkałam bardzo różne kobiety. Spotkałam takie, które były bardzo niezadowolone ze swojej pozycji, ale spotkałam też takie, które były ze swojej pozycji bardzo zadowolone, mimo że mnie ona wydawała się nie do przyjęcia i uważały, że to my, kobiety Zachodu, jesteśmy w bardzo złej sytuacji. No więc trudno jest to podsumować jednym zdaniem i trzeba by, myślę, tutaj bardziej szczegółowych pytań, żeby opowiedzieć o tym, jak ta sytuacja wygląda. No. no to przejdźmy przez te kluczowe elementy i no na początek kategoria ciała. Kobiece ciało generalnie jest w zasadzie we wszystkich kulturach obiektem szczególnej troski, można by powiedzieć, mężczyzn, również z tej perspektywy takiej prawodawczej, bo przecież w chrześcijaństwie kobiece ciało też no jest pod pewną kontrolą. Natomiast to osłanianie ciała. Czy to wynika z tego, że to ciało jest grzeczne, czy jest takie piękne, więc go nie pokazujmy wszystkim? Osłanianie ciała to jest... Czasami to ciało ma być osłonięte bardzo szczelnie, czasami mniej szczelnie. Niemniej jednak jest to jeden z tych nakazów, które powstały na samym początku islamu. I bardzo wiele, może tutaj warto powiedzieć, że wiele takich nakazów, zakazów dotyczących sytuacji kobiet, pozycji kobiet, nie tylko kobiet, ale w ogóle rodziny, wywodzi się z Koranu, który muzułmanie, ja o tym mówiłam w czasie poprzedniego naszego spotkania, muzułmanie traktują jako świętą księgę. No i jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę to, że Koran powstał w tym VII wieku, no to, trudno się dziwić, że kobiety są tam tak traktowane, jak traktowano na ogół kobiety w VII wieku na Półwyspie Arabskim. Jeżeli chodzi o osłanianie ciała, to te zalecenia, które znalazły się w Koranie nie są takie bardzo jasne i nie są takie bardzo ewidentne. Mówi się o tym, że kobieta powinna być ubrana skromnie, ale co to znaczy skromnie? Jest oczywiste, że kobiety w owym czasie, na początku VII wieku, na Półwyspie Arabskim osłaniały ciała chociażby ze względów no, klimatycznych klimatycznych. Większość kobiet, które tam żyły, większość osób to były osoby żyjące w kulturze takiej pasterskiej, plemiennej, koczowniczej, więc takie długie szaty, osłaniające ciało były no po prostu wygodne. Nie dopuszczały słońca, nie dopuszczały kurzu, nie dopuszczały piasku. Jednocześnie jednak mówi się o tym, że kobieta ma być ubrana skromnie i że kobieta jest bardzo ważnym wyznacznikiem honoru mężczyzny, czyli od jej dziewictwa, od tego, czy ona rodzi dziecko swojemu mężowi, czy przypadkiem komuś innemu, zależy honor mężczyzny, honor plemienia. Właściwie możemy wręcz powiedzieć, że ten honor mężczyzny wisi na tej cienkiej błonie dziewiczej kobiety i stąd od samego początku ta obsesja dziewictwa, obsesja stosunków seksualnych, które mogą mieć miejsce tylko i wyłącznie z własnym mężem, a nie z obcymi mężczyznami, nawet jeżeli nie ma tutaj zdrady, takiej z naszego punktu widzenia, czyli kobieta, nie jest mężatką, a jednocześnie skromność, osłanianie ciała, żeby tych innych mężczyzn nie kusić. Kobieta jest taką wartościową, perłą, takim pięknym kwiatem, z którego ten namiot opada przed własnym mężem. Natomiast nie powinien opadać przed innymi mężczyznami. Niemniej jednak te zalecenia, które znamy z późniejszych tekstów, chociażby z hadisów, że kobiety powinny zasłaniać na przykład włosy, czyli nosić tak zwany hijab, że wręcz powinny zasłaniać całą twarz, tych typów strojów kobiecych jest bardzo dużo, również dzisiaj one się bardzo różnie nazywają, to nie jest wszystko w Koranie powiedziane ewidentnie, jak również nie ma na przykład ewidentnego nakazu separowania kobiet. W Koranie jest taki fragment, w którym mówi się, że kobiety podają coś mężczyznom za zasłony, ale za jakiej zasłony? Czy chodziło tutaj o zasłonę w namiocie oddzielającą w sposób naturalny część męską od części żeńskiej, no czy chodziło faktycznie o zasłonę na twarz? A jeżeli tak, to czy chodziło o wszystkie kobiety pracujące w polu, dojące wielbłądy czy normalnie funkcjonujące, czy tylko i włącznie o kobiety wyjątkowe, o żony proroka. My tego tak dokładnie nie wiemy. Czy w takim razie da się rozsupłać, co islam przynosi kulturom arabskich plemion w tym VII wieku, a co islam czerpie z tych kultur i gdzieś tam prowadzi dalej? To znaczy, czy ta obsesja właśnie na punkcie dziewictwa, ona przyszła z islamem, prorok to powiedział, czy raczej zaadoptował to, co w kulturze już było? Wydaje mi się, że nie jest to jedyna kultura i że przedtem ta obsesja blisko wschodnia, obsesja dziewictwa, ona w ogóle była bardzo silna. No zresztą widzimy to czasami, czasami do teraz w kulturach południowych. To nie jest coś, co pozostało wynalazkiem Arabów. Również na przykład księżniczki perskie zasłaniały się bardzo szczelnie. Niewątpliwie to zasłanianie się z czasem zaczęło być właśnie w tradycjach, czyli hadisach, zaczęło być bardziej szczelne. I jak twierdzą muzułmańskie współczesne, zupełnie muzułmańskie feministki, na przykład słynna nieżyjąca już socjolog Fatima Marokanka, Fatima Mernissi, to nie sam islam jako taki ze swoimi tymi pierwotnymi nakazami jest dla kobiet nieprzyjazny, tylko ich szowinistyczna, męska, późniejsza interpretacja, kiedy mężczyźni widać wyraźnie chcą podporządkować sobie kobietę, kiedy chcą, żeby ona. Została w domu, żeby ona spełniała inne role. Ale o tym jest też mowa w Koranie. Wydaje mi się, że pewne rzeczy były również naturalne, bo Koran bardzo mocno podkreślił to, że o ile na sądzie ostatecznym przed Bogiem mężczyzna i kobieta są sobie równi, nie ma znaczenia, czy. Jest to taka płeć, czy taka płeć, obydwu jest należne zbawienie, jeżeli odpowiednie, oczywiście, jeżeli sobie na to zasłużyli. Natomiast za życia kobieta i mężczyzna mają zupełnie inne role, zupełnie inne funkcje do spełnienia. I tak mężczyzna jest tym, który jest głową domu, jest zarządzający, bo on jest bystrzejszy, inteligentniejszy, również pod względem fizycznym silniejszy. Nam się może to wydawać dzisiaj no, takie niezbyt yy, czytelne, niezbyt jasne, ale weźmy pod uwagę to, jak w VII wieku kobieta na pustyni mogła sobie sama dawać radę. To było na pewno bardzo trudne. Ona potrzebowała tego obrońcy, tym bardziej, że kobiety najprawdopodobniej tak jak i w innych kulturach były albo w ciąży, albo właśnie po porodzie, albo karmiły dziecko. Według Koranu powinno się karmić do drugiego roku życia, a potem znowu zachodziły w ciąży, więc potrzebowały tej męskiej opieki i Koran wyraźnie wskazuje na to, że mężczyzna ma być kobiety opiekunem, natomiast kobieta no, jest tą Osobą, która ma rodzić dzieci i ma zajmować się tym ogniskiem domowym. Jednocześnie jednak jest takie wyraźne wskazanie, że ma być mężczyźnie podporządkowana, że no wasze kobiety są dla was jak pole uprawne, a także jeżeli kobieta jest nieposłuszna, jest takie wyraźne stwierdzenie, bijcie je i napominajcie. Ja słyszę z tego, co pani mówi, że w Koranie kobiety są przedmiotem, a nie podmiotem. Aż tak? Myślę, że to jest troszeczkę nasza dzisiejsza perspektywa, bo z drugiej strony prawa kobiet zostały bardzo wyraźnie określone. Oczywiście one później były jeszcze w późniejszym prawie doprecyzowane, natomiast kobieta na przykład mogła dziedziczyć. To jest jak na tamte czasy rzecz wyjątkowa. Oczywiście ona nie dziedziczyła tyle, ile mężczyzna, połowę tego, co mężczyzna, ale w ogóle miała prawo do dziedziczenia. Była zabezpieczona właśnie tą opieką męską, w sensie nie tylko takim, że mężczyzna był jej panem i władcą, są, ale też takim, że ona mogła pewnych rzeczy od niego wymagać, ale na przykład utrzymania. Tak, tylko czy są jakiekolwiek sankcje dla mężczyzny, który nie spełnia tej roli opiekuna? E, owszem, później w prawie tak, były przewidziane takie sankcje, również kobiety są wyliczone e, przypadki, w których kobieta może zwrócić się o rozwód. Rozwód ze strony mężczyzny jest niezwykle łatwy, no może nie aż tak łatwy, jak nam się wydaje, ale jednak jest dosyć łatwy. Ale też są pewne konkretne i były zawsze konkretne przypadki, w których kobieta mogła również domagać się rozwodu, jeżeli mężczyzna nie utrzymywał jej na odpowiednim poziomie, nie opiekował się nią dostatecznie, bo kobieta, jeżeli wychodziła za mąż, często nadal jest tak, i była zamożna z domu, to ona nie musiała przeznaczać jego majątku na utrzymanie domu. To była całkowicie domena mężczyzny. Jeżeli chciała, to mogła, jeżeli nie, to nie. Jednocześnie powstał taki zwyczaj. Mężczyzna musiał kobiecie, z którą wchodził w związki małżeńskie, wypłacać tak zwany machr możemy to określić jako rodzaj takiego wiana, który mężczyzna wypłaca kobiecie po to, żeby w ogóle móc się ożenić. To jest często w współczesnych państwach muzułmańskich duży problem, który sprawia, że młodzi mężczyźni nie biorą tak szybko ślubów, ponieważ nie ten stać? czas się opóźnia, bo nie stać ich na to. Mm. Tak, nie stać. Biorą kredyty, zapożyczają się. Oni muszą kobiety utrzymać mniej więcej na takim poziomie, na jakim ona jest przyzwyczajona w domu rodzinnym. Jeżeli mężczyzna tego nie spełnia, to może to być podstawą do rozwoju. Tak samo jak wszelkie sprawy typu impotencja, czy zaniedbywanie. radio naukowe. Jednocześnie jednak, i dlatego też, to są bardzo trudne rozmowy z muzułmońskimi teologami, bo oni twierdzą, no przecież kobieta ma świetnie. Ona jest całkowicie pod opieką mężczyzny, jest całkowicie zaopiekowana. I się nie musi martwić. Tak? tak, nie musi się martwić. I kiedy wysuwa się im argumenty, no ale ona nie może o sobie stanowić. Nie może, bo musi też tego mężczyznę, czy tego ojca, dajmy na to, prosić o pozwolenie na pracę zawodową. To nie jest argument. Wy jesteście biedne, że w ogóle musicie pracować. Zawodowo. Więc my jesteśmy tutaj w zupełnie innej płaszczyźnie podejścia do tego. Kobiety muzułmańskie nie zawsze rozumieją, co dla nas w naszej kulturze jest problemem. Nie wszystkie, przynajmniej nie wszystkie. Jak współczesne. Kobiety, feministki muzułmańskie podchodzą do tej kwestii, od której zaczęłyśmy, czyli zasłaniania ciała, bo to jest drażliwa kwestia. Tam, gdzie kobiety są do tego zmuszane, to dość naturalnie rozumiemy, że to jest nie w porządku. Ale kiedy we Francji zabraniano noszenia hijabów, no to argumenty były również ze strony kobiet muzułmańskich. Przede wszystkim ze strony Przede wszystkim kobiet. Tak. Nie możecie nam tego zabronić. Bo to jest wyznacznik naszej tożsamości. Przede wszystkim tutaj musimy pamiętać o tym, że są różne rodzaje strojów muzułmańskich. Są takie, no to jest moje określenie i może ono jest bardzo niesłuszne, bardziej i mniej opresyjne. Czyli mamy na przykład hijab, czyli chustkę, którą kobiety sobie wiążą na głowie, do tego ubrane zupełnie po europejsku, nowocześnie. Są nawet takie blogi modowe prowadzone przez przede wszystkim mieszkające na zachodzie dziewczyny. W Iranie zdaje się mm. teraz jest taki mocny nurt, że owszem, jestem cała zakryta, jak już tak bardzo chcecie policję obyczajowo, ale szpila jest wysoko, wszystko na ostro, tak można powiedzieć, a formalnie, no całe ciało zakryte. Formalnie to oczywiście, całe ciało jest zakryte i bardzo często kobiety też w tych ortodoksyjnych państwach, one pod tymi hijabami mają y, no, bardzo ryzykowne, często byśmy powiedziały, ekstrawaganckie sukienki, szpilki, pończochy, piękną bieliznę, ale zdejmują to i pokazują tylko innym kobietom, ewentualnie y, swojemu y, mężowi. Dużo kobiet właśnie na zachodzie, czy prowadzi blogi, czy ubiera się świetnie, bardzo nowocześnie i do tego nosi tylko i wyłącznie hijaby. ale w wielu państwach. Są innego typu stroje, czyli są tak zwane nikaby, czyli stroje zakrywające całe ciało kobiety, również twarz, także pozostaje tylko taka szparka zasłona na oczy, czy ewentualnie również zakrycie twarzy całkowite, nie mówiąc już tutaj o afgańskiej burce, która jest strojem zakrywającym ciało całkowicie. Kobieta patrzy przez taką maluteńką kratkę i jest to od początku do końca narzucone. Chyba najważniejszym wskaźnikiem, tak mi się wydaje, tutaj jest to, czy kobieta robi to z własnej nieprzymuszonej woli, czy też ktoś wywiera na nią jakiś nacisk. Nie chodzi tu tylko o nacisk ojca, matki czy męża, ale również nacisk środowiskowy, nacisk całego otoczenia, całego społeczeństwa. Ja znam kobiety na Zachodzie, naukowczynie pochodzenia muzułmańskiego, bardzo nowoczesne kobiety, które noszą hidżaby twierdząc, że to jest wyznacznik mojej tożsamości. Ja przez to pokazuję, że jestem muzułmanką, mój mąż jest nawet przeciwny, ale ja go będę nosić. Proszę, nie każcie mi go zdejmować. I całe masy kobiet, które noszą hidżaby, dlatego, że ktoś im każe to robić. I nie sam strój, jest tutaj upokarzający, ale właśnie ten niezwykły przymus, więc Te, tu, albo Te, to, jest, mm. to jest tak, to jest albo w tę stronę, z drugiej strony bardzo często jest tak, że dziewczynka wychowana w państwie muzułmańskim, w takim, a nie innym środowisku, ona sobie w ogóle nie potrafi wyobrazić tego, że ona ten hijab zdejmie i że ona będzie, czy hijab, czy innego typu strój, ja tutaj używam tego słowa symbolicznie, będzie normalnie y, funkcjonowała. Więc no, może to być opresyjne, natomiast musimy pamiętać, że nie musi i że są kobiety, które robią to z własnego wyboru. A jeśli chodzi o kobiety w Koranie, to jaką one miały pozycję, na przykład żony proroka? Czy to były osoby, które po jego śmierci niewiele, miały bardzo znaczenie. Bardzo niewiele jest na nie ten wiemy. temat. Sam Koran generalnie nie bardzo opowiada dzieje proroka i nie wiemy tak bardzo dużo akurat stamtąd na ten temat. Są takie ogólne uwagi, natomiast na temat żon proroka, no wiemy pewne rzeczy z późniejszych tradycji, z hadisów, z życiorysów proroka, z innego typu literatury. Ich było sporo. On miał najpierw pierwszą swoją żonę, taką, którą poślubił, kiedy był młodym człowiekiem Hadidża, ona była zamożną wdową, posiadaczką karawan, no i właśnie niektórzy zwolennicy tego, że kobiety kiedyś miały, przed islamem miały bardzo wysoką pozycję na Półwyspie Arabskim, wskazują na to, że przecież ona była wdową i samodzielnie zajmowała się interesami. Wydaje mi się, że to jest zbyt wątły materiał, taki źródłowy, żeby na tej podstawie stawiać jakieś dalej rozwinięte tezy. No, ale według tradycji bardzo ją kochał, mimo tej różnicy wieku. No, ona mówi się też o niej, że była pierwszą nawróconą i po jej... No, ta różnica wieku jednak była spora, no, bo około podobno 15 lat... Kiedy on miał 25 lat, ona miała lat 40, czyli była staruszką z tamtego punktu widzenia. I po jej śmierci, bo za jej życia nie poślubił żadnej innej kobiety, po jej śmierci tych żon już było kilka, 8, 9. Przy czym no ta jedna ukochana Aisza, którą jak chce tradycja poślubił, kiedy miała 9 lat. Czy też jak miała 9 lat, skonsumował małżeństwo. No, z naszego punktu widzenia jest to w tej chwili określane jednoznacznie, prawda? No, ale musimy pamiętać, że było to 1400 lat wcześniej i troszeczkę inne było podejście do tego. Niestety ja tutaj za problem uważam to, że są, cały czas podnoszą się w niektórych państwach muzułmańskich głosy, które współcześnie stwierdzają, że skoro Aisza miała 9 lat, to taki powinien być też wiek dopuszczalności do małżeństwa ze strony dziewczynek. I na poważnie się takie głosy pojawiają? Powiedziałabym tak, że takie głosy pojawiły się w Iranie po pierwszej, po rewolucji 79 roku, ale próbowano obniżyć ten wiek zdatności do małżeństwa, ale sami rodzice nie chcieli oddawać. Swoich dzieci. Również ojcowie nie chcieli oddawać swoich córek. Również po, teraz współcześnie w Egipcie po przejęciu władzy przez braci muzułmanów, siostry muzułmanki wpadły na taki genialny pomysł, też do tego nie doszło, ale w niektórych państwach, takich jak na przykład Jemen, gdzie ten oficjalny wiek zdatności do małżeństwa jest wyższy, to się dzieje. My niewiele na ten temat wiemy, bo to jest kraj dosyć oddalony i w ogóle generalnie jeżeli my o tym nie wiemy, jeżeli to się nie wydobywa na światło dzienne, to my nie mamy na ten temat wiedzy. Ale przenikają czasami raporty medyczne, na przykład, z których wynika, że także. Rodzice, szczególnie w bardzo ubogich miejscach, oddalonych zupełnie od cywilizacji, sprzedają wręcz swoje małoletnie córki, dziewięcioletnie, dziesięcioletnie, starszym mężczyznom. One wychodzą za mąż, czasami nie przeżywają nocy poślubnej, czasami uciekają do rodziców. Najmłodsza, o jakiej czytałam, Wiemy, a nie miała 6 lat, ale to były raporty zachodnich lekarzy. Bo też rozumiem trochę co innego, co jest zapisane w prawie oficjalnym. Tak, a, co innego, a co innego jest praktyka. To są, ja. to są rzeczy, które wynikają ze zwyczaju, z religijności, takiej może tak, z interpretacji, wypaczonej interpretacji religijności, przede wszystkim w wydaniu ludzi, nawet nie powiem bardzo religijnych, bardzo prymitywnych. Bardzo prymitywnych, czy też z jakimiś skłonnościami do pedofilii, no bo myślę, że inaczej tego nie można określić małżeństw z 6-7 latkami wykorzystującymi tak a mhm. jest to wbrew oficjalnemu prawu no ja Tylko tak... nie wszystkich regionów prawo sięga pytam właśnie na ile ta pozycja kobiet w islamie jest opisana w koranie czy w hadisach a na ile jest to rzeczą interpretacji współczesnej no takiej dominującej z perspektywy mężczyzn bo no bo na przykład czytałam że Maryja chociażby matka Jezusa jest w koranie opisywana Wiemy o niej więcej niż w chrześcijaństwach. Tak, jest osobą, postacią. Jest kimś, osobą, tak, jest osobą, jest konkretną postacią, jest jedną z bardzo licznych kobiet wymienionych, właściwie prawie że jedyną wymienioną z imienia, bardzo też osobą szanowaną. I to nie jest tak, że w Koranie, to co jest w samym Koranie, te zalecenia wobec kobiet, one na tamte czasy były jakieś wyjątkowo. Okrutne. Myślę, że główny problem polega one pasowały do tamtych mm. czasów. Nawet jeżeli możemy uznać, że niektóre rzeczy no, były niezwykle rygorystyczne, na przykład, ale to dotyczyło obydwu płci, nie tylko kobiety. Na przykład kara surowa w Koranie jest przewidziana kara stubatów za tak zwaną zinę, czyli każdą formę stosunków seksualnych poza stosunkami małżeńskimi. Ale jest wymienione cudzołożnicy i cudzołożniczki. Takie to dotyczyło i kobiet i Mężczyzn, cudzołożniczki i przede wszystkim osób wolnych, czyli nie, niewolników i osób, które pozostawały w związkach małżeńskich. Później w Hadisach podniesiono tę karę do kary kamienowania. Natomiast no, w tamtych czasach ta kara być może została odziedziczona po karach żydowskich. W tamtych czasach, no, trudno nam powiedzieć, na ile była pewnie była praktykowana, ale dzisiaj współcześnie kiedy właściwie wydawałoby się, że pewne zalecenia pasujące czy jakoś współgrające bardziej. Z tamtą rzeczywistością społeczno-polityczną można by już zmienić, skontekstualizować nadal to się nie dzieje. Ta kara nadal obowiązuje w ponad 10 na pewno współczesnych państwach muzułmańskich. No i w przypadku tej kary bardzo takie niejasne jest tutaj trzeba by to długich wyjaśnień, interpretacji, właściwie odrębnie na, dla każdego państwa między tą karą a gwałtem. Bywa czasami tak, że jeżeli kobieta zostaje zgwałcona, to ona zostaje oskarżona o to, że. Uprawiała te nie, nielegalne stosunki seksualne. Ona zostaje ukarana za zinę, a gwałciciele lekkimi karami za gwałt. Przepraszam, trudno jest to jakoś przyjmować e, na spokojnie. Ja nie chcę tutaj sugerować, że to są rzeczy, które się dzieją we wszystkich państwach. Absolutnie są na porządku dziennym, no ale niestety się zdarzają. Niestety się zdarzają. No i właśnie wracam do tego pytania. Na ile to jest zapisane w Koranie, w Świętej Księdze wprost wyciągnięte, a na ile to jest kwestia interpretacji? Akurat, jeżeli chodzi o tę karę za zinę, to tak jak wspomniałam, w Koranie jest zapisana kara stubatów, a nie kara kamienowania. Kamienowanie jest wspomniane w późniejszych tekstach uważanych za święte, czyli w hadisach. Sporo rzeczy jest naprawdę faktycznie zapisanych, jak na przykład to wyjebijcie i napominajcie. I tutaj w tekście jest używany arabskim taki czasownik, który faktycznie oznacza bić, ale już. Już w późniejszych interpretacjach, tafsirach, komentarzach do Koranu, bardzo często było to interpretowane. Interpretatorzy zwracali uwagę, średniowieczni nawet, że należy to do tego podchodzić w sensie przenośnym, że tu nie chodzi o skatowanie kobiety, jeżeli jest nieposłuszna, tylko o jakiś rodzaj upomnienia, tak to nazwijmy. Jest też z takich rzeczy, które czasami naszej kulturze wydają się dziwne, jest wspomniane o tym, że mężczyzna może poślubić cztery kobiety. Nie musi może posiadać cztery żony. Bardzo to długo podniecało wyobraźnię Europejczyków i tak było wyobrażenie, że każdy tam ma cztery żony. No nie, po pierwsze przyzwolenie w Koranie najprawdopodobniej wzięło się z tego, że były wojny w czasie, kiedy Mahomet tworzył Koran, trwały wojny. Wielu mężczyzn ginęło, kobiety zostawały bez opieki, no i stąd to przyzwolenie. Jednocześnie jest też zaznaczone, że należy traktować tylko wszystkie żony tak samo pod względem emocjonalnym, co jest niezwykle trudne. No też musi być stać mężczyzna na to. Oczywiście, one. że tak. Hmm. Oczywiście, że musi być stać mężczyznę, bo to niestety nie tylko finansowo, ale również musi pamiętać, że on swoimi łaskami te kobiety musi obdzielać tak samo w równym stopniu. To nie jest tak, że może spędzać nocę tylko z najmłodszą i najładniejszą, tylko to wszystko jest bardzo ściśle uporządkowane. Yy, no ale więc... znowu formalnie, a jaka praktyka? No, kto, kto tego mężczyznę będzie sprawdzał, weryfikował, czy w jakikolwiek sposób karał. No? Wcale to właśnie yy, myślę, że tutaj. Pewien problem polega na tym, bo my interpretujemy pozycję czy podejście do kobiet, do spraw kobiecości czy męskości w islamie głównie na podstawie tekstów uważanych przez muzułmanów za święte. A to jest teoria, która często bardzo nie współgrała z praktyką. Niestety, my nie mamy, zwłaszcza dla okresu średniowiecznego, zbyt wielu materiałów, które opisywałyby nam takie prawdziwe, realne życie, zwłaszcza ludzi nie kalifa. I jego małżonek, ale zwykłych ludzi pracujących. My nie mamy tego opisu świata maluczkich, nie mamy czegoś, co jest na przykład w historiografii europejskiej, zapisków sądowych z takiego dosyć wczesnego okresu, z którego wyłania się to cała barwność życia. Dla islamu mamy to dopiero z okresu takiego wczesnego średniowiecza. Zaczyna się odkrywać archiwa w wielkich miastach i z tych spraw sądowych, które są tam opisywane, wynika, że jednak kobiety tak w gruncie rzeczy. Miały w praktyce więcej do powiedzenia niż nam się wydaje, że one przede wszystkim były często bardzo samodzielne, samodzielnie czy razem z mężami prowadziły jakieś warsztaty, jakieś biznesy, że wolno im to było robić, że potrafiły domagać się, znały swoje prawa co jest im należne z punktu widzenia prawa, prawa religijnego i potrafiły się tego domagać, składając właśnie skargi sądowe. Że mężczyzna, powiedzmy, jest impotentem, że mężczyzna nie dba o nie w łóżku, że czegoś tam nie dopatrzył, że próbuje jakoś rozkładać swoje nie tak, swoje łaski wśród żon. Myślę, że tutaj dużo jeszcze jest do przeanalizowania i że może się okazać, że w tym praktycznym świecie kobieta była dużo swobodniejsza i miała więcej do powiedzenia, niż nam się wydaje. Proszę też popatrzeć jak swobodne bywają kobiety w baśniach z Tysiąca Jednej Nocy, czyli takim rodzaju literatury ludowej, który jednak może przedstawiać nam, oczywiście przedstawia świat bajkowy, ale jednocześnie ten świat, który może być bliższy niż temu, co wyłania się ze sztywnych kronik, gdzie głównie. Jedna... oficjalnych. Tak, tak mhm. gdzie kronikarzy głównie interesowali mężczyźni. Kobiety o tyle, o ile były matkami kalifów, czy żonami kalifów. No ale jeśli wspomina Pani o y, baśniech Tysiąca Jednej Nocy, to też przypomnijmy, kim jest główna bohaterka Szeherezada, która postanawia, że akurat ona nie będzie zabitą żoną, bo to przecież o to chodziło, dlatego ona opowiada te baśnie ona i robi współcześnie, powiedzielibyśmy, cliffhangery robi, czyli nie opowiada, kończy. Nie, nie kończy, tak. I potem robi różne spin-offy i tego typu rzeczy, y, żeby, więc, przeżyć. O, żeby przeżyć. Ona była córką sułtana i w momencie, kiedy zdradzony władca już nie miał dziewic, które mógłby pozbawić dziewictwa, a następnie zamordować, no to właśnie ona została polecona, ojciec ją oddał, no i ona zastosowała tę praktykę, że zaczęła mu snuć te piękne, ciekawe baśnie, czyli z jednej strony on był całkowicie panem i władcą tej opowieści, ta opowieść ramowa zresztą wywodzi się z Indii, ale z drugiej strony ona była kobietą sprytną, była kobietą inteligentną, była kobietą, która jako matka, bo urodziła mu w tym czasie dzieci, była bardzo szanowana i odsunęła od siebie tę karę i tu jedną rzecz ja bym bardzo chciała powiedzieć wyraźnie, bo może troszeczkę tu pobrzmiewa właściwie coś, co nie powinno pobrzmiewać w mojej wypowiedzi. Powiem krytycyzm, trudno jest oceniać inną kulturę czy podejście do kobiet, mężczyzn w innej kulturze. Ja tylko chcę wskazać, że jest to dosyć dalekie temu, jak my to postrzegamy. Natomiast niewątpliwie tu warto podkreślić bardzo pozytywny aspekt, jakim jest rola matki, czyli kobieta, która już przejdzie. To stadium bycia narzeczoną dziewczyną, młodą żoną, a potem jest matką jest niezwykle szanowana. Zawsze była bardzo szanowana, i do teraz jest niezwykle szanowana. Koran zresztą nakazuje szacunek dla ludzi starszych, a szczególnie dla matki. Bardzo wyraźnie, i to myślę, jest taka rzecz, która jak wynika z moich obserwacji, sprawdza się w praktyce. Muzułmanie bardzo szanują swoje matki. A co z kobietami, które nie mają ochoty podążać tą drogą? Nie chcą być żoną i nie chcą być matką. Nie, nie jest Pani to za bardzo przewidziane. Głowę, tak? Kręcę głową, bo nie jest to za bardzo przewidziane. Najwyższą wartością jest posiadanie rodziny i posiadanie w ramach tej rodziny dzieci. Oczywiście może się tak zdarzyć, że para małżeńska nie może mieć dzieci. Tutaj warto wspomnieć o tym, że dopuszczone jest in vitro. W islamie. Oczywiście tylko i wyłącznie w ramach pary małżeńskiej, czyli nie ma możliwości pobrania nasienia od obcego mężczyzny czy zatrudnienia surogatki, ale in vitro jest jak najbardziej popierane, więc tak długo jak tylko można leczy się parę. Adopcje to nie jest coś, co byłoby w islamie popularne. W Koranie też mówi się o tym, że Ty możesz opiekować się sierotą, ale nie dawa jej swojego nazwiska, bo to jest ta. Obca krew, więc adopcji, tak jak my rozumiemy adopcję, że bierze się skądś zupełnie obcy, dzieci się jej przysposabia, raczej nie jest to praktykowane. Nie, że w ogóle, ale, ale dosyć rzadko. No więc bywa tak, że są pary bezdzietne. Natomiast kobiety, które nie chcą wyjść za mąż, bo chcą żyć samodzielnie, mężczyźni, którzy nie chcą się ożenić, bo są na przykład, należą do mniejszości seksualnych, to jest jednak coś, co jest rzadkie, co jest cały czas źle widziane i co myślę jest bardzo też silnie osadzone w mentalności. Teraz, nawet współcześnie, kiedy moje koleżanki, młodsze koleżanki, które nie są zamężne, rozmawiają z koleżankami arabkami, to pada to pytanie: A dlaczego nie masz męża? Albo nie chcę. Jak możesz nie chcieć? Jak możesz nie chcieć męża? To jest właśnie taki główny problem. To trochę tam... w rozumieniu kulturowym. Tak. To, to tak. wynika z pani wypowiedzi raz na jakiś czas i to faktycznie jest bardzo ciekawe. To też właśnie pani tak się wycofała trochę, czy można oceniać inne kultury? A no mi się wydaje, że jednak czasami trochę można. Robimy Jeśli... to siłą rzeczy i trudno, siłą żebyśmy też, trudno, żebyśmy akceptowali zjawiska, które uważamy za no, nie, nie mieszczące się w naszym światopoglądzie, czy niezgodne z naszą etyką, no, chociażby kamienowanie, prawda? No to wtedy jest, że jest takie piękno duchowskie trochę, że my tutaj nie oceniamy żadnej kultury itd. Tak tak no, ale w momencie, kiedy no, widać właśnie, że ona jest uwłaczająca jakiejś mniejszości, to trochę trudno nie zaprotestować, ale też. Właśnie zastanawiam się, z czego to wszystko wynika, bo pani mówi o tym, że to są czasy, w jakich islam się kształtował, tak wtedy funkcjonowano na Półwyspie Arabskim i zresztą chrześcijaństwo też przecież powstawało w czasach, gdzie ta pozycja kobiet była mniejsza. Dlaczego jednak co do zasady w chrześcijaństwie kobiety mają ciężej? No, ale mają prawo zasadniczo o sobie decydować, a w tym islamie nie. Czy to jest kwestia tego, że to nie ewoluuje, bo nie ma właśnie tego papieża, który zrobi doktrynę, bo nie ma synodu, który trochę to przesunie? Dlaczego jakby mentalnie część muzułmanów tkwi w tym VII wieku? To jest w ogóle pytanie, które dotyczy chyba nie tylko i wyłącznie pozycji kobiet, prawda? Tak, a tylko tak. ogólnie dlaczego tak jest, że mentalnie część tkwi w tym VII wieku? Ja mogę tutaj na to szerzej spróbować odpowiedzieć tak, ponieważ ostatnio trochę czytam współczynniki, Muzułmańskich, arabskich filozofów, którzy są zresztą przez cały świat, przez świat arabski czy muzułmański, wyklęci czy źle widziani, dlatego, że oni uważają, że główny problem polega na tym, że w pewnym momencie świat islamu stanął, zahamował i nie potrafi przemyśleć swojej roli w stosunku do nowoczesnej nauki. I układu państwo-religia. Że nadal głównym problemem jest to, że teologowie we współczesnych państwach islamu, którzy mają bardzo silną pozycję, oczywiście w niektórych państwach słabszą, w innych silniejszą, ale sprawują ten rząd dusz, oni e, nie chcą bardzo wypuścić tego rządu dusz z garści, a nie są w stanie przystosować się do nowoczesności, do nowoczesnej nauki, mówić nowoczesnym językiem. I celowo też utrzymują bardzo wiele osób w tak Nieotwarciu na świat. To otwarcie na świat bardzo często w przypadku muzułmanów polega tylko na przechwyceniu tego, co jest zewnętrzne, nowinek technicznych. Natomiast nie nowoczesnego myślenia państwo, obywatel, wolność obywatelska. Zresztą trzeba pamiętać, że to inaczej w ogóle w islamie wygląda, bo w islamie no, człowiek jest zawsze podporządkowany państwu religii. I to są generalnie bardzo trudne problemy. O tym też wspominają sami muzułmanie, ci, którzy by chcieli, żeby coś się w tych państwach zmieniło. No ale widzą, że jest bardzo trudno, bo jest taka grupa osób, którym jest dobrze w tej istniejącej rzeczywistości. Nie chciałyby nic zmieniać i wszystko tłumaczą tym, że no po pierwsze jest to nakaz Boga, więc tak musi być. Jeżeli poza to wykroczymy, to zostaniemy ukarani, a poza tym, no przecież to nie jest nic złego, my postępujemy bardzo dobrze. To wy, biedne kobiety, wracamy tu do kwestii kobiet, zachodnie macie źle, bo wy musicie pracować. Wy musicie pracować, wy musicie biec do pracy, musicie wychować dziecko, ale jesteśmy wolne, ale to nie jest wolność i tak sobie można rozmawiać bardzo długo. Ja myślę, że tutaj rolę pewną odgrywa też niski poziom wykształcenia ogółem w wielu z tych państwach, szczególnie. Ten procent bardzo niski w przypadku kobiet. One bardzo często nie znają innego życia, nie potrafią inaczej żyć. I feministki muzułmańskie, bo jest taka silna grupa feministek muzułmańskich, ja bym tutaj odróżniła grupy feministek muzułmańskich i feministek muzułmańsko-zachodnich, czyli takich, które Wypowiadają się na temat islamu, ale są kobietami mieszkającymi, żyjącymi, wykształconymi na Zachodzie. One często mówią o zupełnie różnych problemach, bo jeżeli my mówimy z jednej strony o kobiecie, która jest całkowicie zależna od męża która może się spotkać z tym, że mąż stwierdzi, że córkę, która straciła dziewictwo, należy zabić, bo jest to tak zwana zbrodnia honorowa, bo ona skalała honor, która nie ma wolności w takim naszym rozumieniu, to dla niej naprawdę problem równych zarobków kobiet i mężczyzn nie będzie czymś, co będzie głównym i najważniejszym problemem. Ale mówi pani o tym, że feministki muzułmańskie żyjące na zachodzie trochę oderwały się od, I przez to są przez muzułmańskie feministki mieszkające dalej mhm. w państwach muzułmańskich trochę są o to oskarżane, że oderwały się od realnych problemów, że one nie patrzą na realne problemy, tylko patrzą już tak troszeczkę po zachodniemu na ogólne kwestie takie, no właśnie chociażby kwestie zarobków, kwestii pełnej wolności i tak dalej To jest niezwykle ważne, ale dla nich najważniejszy jest ten pierwszy krok, żeby mnie ja Musiała pana i władcy pytać, czy ja mogę pójść do pracy, żeby w przypadku rozwodu on mi nie odbierał małego dziecka. To są te bardzo ważne problemy. Mogę też powiedzieć jedno, że nam się wydaje, że to są paradoksy, ale kiedy ze 20 lat temu w Maroku próbowano troszeczkę złagodzić, zmienić ten kodeks rodzinny, Właśnie w tych kwestiach dotyczących większej łatwości rozwodu dla kobiety, właśnie żeby dziecko zostawało dłużej z kobietą, kto zaprotestował? Zaprotestowały kobiety, bo one się boją. One się boją czegoś, co jest nieznane. One nie wiedzą, jak to funkcjonuje. Z jednej strony, są straszone przez teologów otchłanią piekielną, z drugiej strony to jest coś, czego muszą się dopiero nauczyć. A jednocześnie no, różnorodność świata, w którym dominuje islam, jest ogromna, bo tak pomyślałam sobie o tym, że trochę pobrzmiewa taka jakby spolegliwość dominująca wśród osób gdzieś tam słabo wykształconych, wyznawców islamu, a z drugiej myślę sobie o tej odwadze Iranczyków i Iranek, którzy protestują przeciwko swojej władzy i no, robią to, na ile się da. I, no, i to też są wyznawcy islamu. Ale przecież. rzeczywiście myślę, że to jest yy, widoczna. W wielu państwach muzułmańskich. Są takie państwa, w których naprawdę jest dużo nowoczesnych, nowocześnie myślących kobiet. Paradoksalnie również w takich państwach jak Arabia Saudyjska, w których studiuje więcej dziewcząt, więcej kobiet niż mężczyzn. Bogaci Saudyjczycy wysyłają swoje córki na studia za granicę, na bardzo dobre studia, i potem no, tylko należy być szczęśliwym, jeżeli one wrócą i jeżeli będą mogły pracować. To jest tak, że ta świadomość budzi się w kobietach, ponieważ świat jest globalną wioską. One widzą, jak żyje. Kobiety gdzie indziej i chcą tak żyć, ale najbardziej one chcą być jednocześnie. Pozostać przy swojej religii, nie odchodzić od islamu, ale jednocześnie żyć tak, jak one uważają za nowoczesność, czyli stanowić same o sobie, nosić hijab, jeżeli mają taką ochotę, pracować zawodowo, jeżeli mają taką ochotę, ale też wychowywać dzieci. Jest dużo kobiet, które się rozwodzą, jest dużo kobiet, które samodzielnie prowadzą biznesy. Jest to też tak, że bardzo często jest bardzo dużo ojców, którzy naprawdę niezwykle dbają o swoje córki, chcą dla nich jak najlepszego wykształcenia. I ja bym powiedziała tak, że ja w świecie muzułmańskim poznałam, mówimy już teraz o współczesności, poznałam bardzo różne kobiety, poznałam kobiety niezwykle nowoczesne, samodzielne, zadowolone ze swojej pozycji, poznałam kobiety nowoczesne, samodzielne, niezadowolone ze swojej pozycji i poznałam kobiety bardzo tradycyjne i bardzo ze swojej pozycji zadowolone i szczęśliwe, szczęśliwe nawet w małżeństwach. Aranżowanych i poznałam też nieszczęśliwe. Więc tutaj chyba bardzo trudno jest generalizować, szczególnie z naszego punktu widzenia, bo my jednak patrzymy na to z punktu widzenia naszej kultury. Dlatego zawsze na pytanie, czy pani by chciała być kobietą muzułmańską, odpowiadam, ja nie, ale jakbym się urodziła. To by była ich. Ale to, Nie wiem, co, by było. co pani znajome właśnie z tamtej kultury, te różne kobiety, to co mówią o pani na przykład, czy o nas tutaj funkcjonujących w Europie, gdzie ja też widziałam kiedyś taki mem. Co jest większą opresją? Czy to, że kobieta jest ubrana od stóp do głów, czy to, że jest w bikini, musi być perfekcyjna, bo inaczej to będzie się na nią krzywo patrzeć. No, jeżeli chodzi tutaj o te perfekcje, to tylko chciałabym zwrócić uwagę, że niektóre panie, na przykład w takich państwach jak Liban, operują się na potęgę. Mm. Nawet w Libanie miały nawet państwowe kredyty przyznawane przez bank na to, żeby się operować, dlatego że ta piękna w ich wyobrażeniu twarz, czyli z tymi, nabotoksowana, z takimi mm. wielkimi ustami, to wyobrażenie piękna to jest coś, co co w ich mniemaniu miało je zabezpieczyć przed tym, że mężczyzna je zostawi, porzuci, wymieni na ten młodszy model. Czyli jednak to gdzieś tam, gdzieś tam funkcjonuje, szczęście. gdzieś tam się przebija. Przede wszystkim one zwracały uwagę na to, kiedy byłam młodsza i nie byłam jeszcze mężatką, że no muszę być bardzo nieszczęśliwa, bo ja nie mam tej opieki, nikt się mną nie opiekuje. No mówiłam, że no, mam oczywiście ojca, mam, mam partnera, który nie był moim mężem, ale dla nich było to coś bardzo trudno zrozumiałego, bo ja nie miałam tej pewności, ich zdaniem. Mówiły, że one by tak nie potrafiły. Z drugiej strony mówiły, że zazdroszczą właśnie takiej spobody, które mają zachodnie kobiety, spobody w decydowaniu o sobie, spobody w wyjeżdżaniu, spobody w podejmowaniu decyzji. Natomiast y, patrzyły na to z pewnym współczuciem na to, że ty nie wychodzisz za mąż na kobietę, która nie jest mężatką. Mhm. Nie wychodzisz za mąż. Jak to? Nie chcesz? To jest właśnie to dziwne pytanie. Zwracały też uwagę, a jedną rzecz tutaj chciałabym powiedzieć, bo my nie poruszałyśmy tego tematu. Mm. A myślę, że warto, żeby nie zostawić takiego nieprzyjemnego wrażenia seksualności, ale tej seksualności sypialni. Bo ja mówiłam o tym, że kobieta, mężczyzna nie może dochodzić do zdrad, ale nie może dochodzić do zdrad, no bo jest ta surowa kara poza małżeństwem. Natomiast w małżeństwie kobieta ma prawo do czerpania przyjemności seksualnej na równi z mężczyzną. Kobieta ma prawo domagać się od mężczyzny i miała prawo domagać się od mężczyzny, żeby ją zaspokoił, żeby przeżywała w sypialni rozkosze, żeby była doceniona, czyli nie miała być tylko taką e, obiektem. tak, mm -hmm. obiektem, ale miała prawo się tego domagać. Stąd powstawały też takie podręczniki Arsamandi i nadal seksualność z częścią, to może się wydawać nam paradoksem, życia religijnego i bardzo otwarcie w hadisach na przykład mówi się o tym, czy stosunek Dajmy na to przerywany, jest dozwolony, nie jest dozwolony. We współczesnej literaturze mówi się o tym, jakie pozycje są dozwolone, a jakie nie są dozwolone, bo w których najlepiej dochodzi do zapłodnienia, a w których nie. I generalnie kobieta ma prawo domagać się od mężczyzny spełnienia. Ma prawo domagać się orgazmu, czy tego wszystkiego, co się z tym zadowoleniem wiąże. I zauważyłam też, że kobiety muzułmańskie dużo swobodniej mówią o swojej seksualności niż kobiety zachodnie. W gronie. Kobiet, takich niespecjalnie mhm. znajomych. znajomych, tak. Pytania o takie kwestie, które u nas uchodzą za dość intymne, są na porządku dziennym. Nie uchodzi to za taki temat tabu. Zwierzanie się, pytanie o pozycję. Co działa, tym podobne. Co, mm, działa a co nie działa. właśnie mm. tak. A co z seksem lesbijskim? Bo wiemy, że w patriarchalnych społeczeństwach, a głównie o takich teraz rozmawiamy, geje są w bardzo trudnej sytuacji. Mężczyźni homoseksualni, no bo to jakoś tam, zdaniem prześladowców, godzi w męski honor. Jeśli chodzi o lesbijki, to różnie wygląda. Też w zachodniej kulturze, nawet ci, którzy są przeciwni gejom, zwykle łagodniej mówią o lesbijkach. A jak to wygląda właśnie? W... Podobnie. 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 Mhm. Ja tutaj tylko jedną rzecz chciałam zauważyć, że oczywiście prawodawstwo muzułmański, fik muzułmański, generalnie religia jako religia jest homoseksualizmowi, gejom przeciwna, ale praktyka no. Byli zawsze, było ich dużo. Pisano o tym w kronikach, że wiele osób na wysokich stanowiskach z rodzin kalifów, z rodzin sułtanów, to byli geje, to był troszeczkę taki homoseksualizm na zasadzie może tego greckiego, czyli dojrzały mężczyzna, zamożny mężczyzna, wprowadzał w życie chłopca młodego i był w relacjach seksualnych homoseksualistą czynnym, tamten był pasywnym, i dopóki ten starszy miał rodzinę, Mhm. Miał żonę, dzieci. To było powiedzmy społecznie akceptowane. Nawet jeżeli gdzieś tam spychane na margines, a jeżeli było karane, no to było karane dlatego, że ktoś chciał, aby to ukarać. Ale potem role musiały się odmienić. Ten młody chłopiec musiał on z kolei przejąć tę rolę tego um, aktywnego homoseksualisty. Natomiast jeżeli chodzi o seks między kobietami, no on zawsze był taki troszeczkę... Na marginesie mniej się o nim mówiło. Może dlatego, że generalnie sfera męska była oddzielona od sfery żeńskiej. Kobiety były ze sobą razem. Mhm. One zajmowały oddzielną część w domu. Aby to to w był ogóle ten świat Czy to w ogóle traktowane jako cudzołóstwo? Zależy w jakim momencie, w jakim kodeksie, w jakiej szkole prawnej. Różne mogło być do tego podejście, ale to było bardzo trudne do, do wychwycenia. Kobiety w haremach, które miały, były ze sobą, nie było to. Na pewno tutaj podejście było o wiele łagodniejsze. O wiele łagodniejsze i to był ten rodzaj homoseksualizmu, który nie rzucał się ników w oczy. Nigdy nie, było też, nie był też tak ostro postawiony prawnie. Mm. A co z antykoncepcją i aborcją? Antykoncepcja jest dozwolona. Właśnie. Ten stosunek przerywany, o którym mówiłam i który pojawił się już w Hadisach, z czego wynika, że musiał być praktykowany w owym czasie. No, zresztą można podejrzewać, że był to taki, no pewnie główny jakiś środek antykoncepcyjny w owych czasach. Wręcz był zalecany ze względu na to, że wyraźnie podkreślano, że jeżeli kobieta karmi do drugiego roku, to karmienie było zalecane na tym trudnych warunkach pustynnych, no to nie jest dobrze widziane, żeby ona jeszcze miała dziecko, bo obawiano się, że ona i nie wykarmi, i tego dziecka nie wykarmi jednocześnie. A jednocześnie dochodzimy do tego rozmaite środki ziołowe i tym podobne. Dzisiaj różnie to bywa, ale generalnie w wielu państwach muzułmańskich pigułki antykoncepcyjne, które u nas są na receptę, są bez recepty. Mm -hmm. I jest to taki mniejszy temat y, tabu, natomiast jeżeli chodzi o aborcję, to aborcja, y, nie chcę powiedzieć, że jest absolutnie dobrze widziana, i dobrze traktowana, bo jest zawsze uważana za czyn naganny, ale w związku z przekonaniem, że ciało wchodzi w duszę w czwartym miesiącu, to do tego czwartego miesiąca aborcja jest dozwolona. Oczywiście jest tutaj szereg takich uwarunkowań, że musi być zgoda obydwojga małżonków, no, że jeżeli jest na przykład choroba dziedziczna, jest cały szereg tych chorób wyliczonych, że to powinno być jakoś potwierdzone przez badania prenatalne, no ale wiadomo, że w wielu państwach muzułmańskich jest bardzo trudno dostarczyć. Tempem. Ale na pewno nie jest to taki temat tabu, czy no nie jest to tak, że wyklucza to, powiedzmy, tak jak w katolicyzmie, wierną, że jest to całkowicie zakazane. Poruszyła Pani ten temat, bo jak mówiłam o tym większym luzie, w rozmowie kobiet, kobiety. Tam też sobie dosyć beztrosko potrafią opowiadać o aborcji albo zadać pytanie, a ty miałaś aborcję albo tak jak dwa lata temu i też nie jest to zupełnie temat tabu. Do końca praktycznie w wszystkich szkołach prawnych jest dozwolona... Yy, Aborcja, no już wtedy nie mówimy o aborcji, ale jeżeli jest do wyboru ratowanie życia matki, ratowanie życia dziecka, to zawsze do ostatniego dnia przed porodem wybierze się życie matki. Uważa się, że matka to jest ten byt, który już jest ukształtowany i że to zawsze matkę należy ratować. Więc nie jest to czyn jakiś zalecany, pochwalny, czy nie pochwala się na przykład aborcji, no takiej w wyniku, no widzimy się, czy z powodów tylko i wyłącznie społecznych, ale generalnie nie jest to taki temat. Hmm. A sport? O, to jest znowu skomplikowane i szerokie zagadnienie, no, ciało bo zależy państwa. Piękne, państwie. ciało, ciało piękne, jest piękne, ciało tak. jest darem Bożym, ciało tak. jest należy o nie dbać i tak dalej, i tak dalej. No to sport, no. Pokażmy możliwości tego ciała, ale znowu jak się pokazać? I komu, I komu tak? to jest, jak i komu. Tutaj można by też bardzo dużo o tym mówić, bo znowu jeżeli patrzymy na to, bardzo różnie to wygląda w różnych państwach i tu wchodzą w grę niestety w znacznym stopniu te wszystkie ograniczenia, które dotyczą stroju kobiecego. No więc jeżeli kobiety mają swoje własne sale gimnastyczne czy swoje własne siłownie, to nawet w tych państwach takich jak Kuwait, no państwach zatokowych, one tam się spokojnie udają i mogą sobie ćwiczyć, bo ćwiczą ze sobą. Natomiast w momencie, kiedy chodzi o pokazanie ciała kobiecego, obcym, czy obcym mężczyzną, to zaczyna być problem i to jest właśnie w wielu państwach przeszkoda przy uprawianiu takiego publicznego, oficjalnego sportu przez kobiety. To wychodzi na jaw przy wszystkich olimpiadach, czy jakichś wielkich zawodach sportowych. Bo nawet to nie jest tak, że alimowie tych państw nie dopuszczają kobiet do udziału w tych zawodach sportowych. Na przykład przy olimpiadzie bodajże w Londynie wydano w Arabii Saudyjskiej takie pozwolenie, że proszę bardzo, kobiety mogą startować tylko w zawodach, tylko muszą być Ubrane w stosowne stroje. Ale z kolei te stosowne stroje, czyli zakrywające ciało, nie są często dopuszczane przez federację, a poza tym wiemy, że no nie ma to większego sensu. Więc tu znowu nie ma takiego jednolitego stosunku. Mogę tu powiedzieć o tym, że pierwsza muzułmańska zdobywczyni złotego medalu olimpijskiego marokanka w 1984 roku na igrzyskach w Los Angeles, zdobyła to bieg przez płotki. I ona trenowała w Los Angeles i ona biegła sobie w takim stroju zachodnim byśmy powiedzieli, czyli króciutkie majteczki, koszulka, kiedy zwyciężyła, no to z jednej strony państwa arabskie zachwycone, no bo pierwsza medalistka, prawda? Z drugiej strony konsternacja, no bo biegła prawie goła. No i teraz co? No i czekano, jak zachowa się król Maroka, ale król Maroka jej pogratulował. No i ta pani nic nie spadły na nią większe gromy, no ale w tej chwili cały czas jednak to jest poważny problem, jak się organizuje w państwach specjalne takie konkursy, specjalne zawody sportowe dla państw muzułmańskich, to przedstawiciele tych bardziej ortodoksyjnych państw nawet nie chcą, żeby na widowni były jednocześnie kobiety i mężczyźni. A my sobie tak rozmawiamy z tej zachodniej perspektywy, w 2023 roku zadowolone, że funkcjonujemy w świecie, gdzie generalnie możemy podejmować się decyzje dość swobodnie. Tutaj oczywiście jest cała masa problemów związanych z brakiem pełnej równości również w krajach zachodnich, ale generalizując jesteśmy w lepszej sytuacji, przynajmniej według naszej kultury, ale przecież. 200-300 lat temu. Jaka kobieta na uczelni? To samo było z tym, że kobieta, która pierwsza przebiegła maraton, przebiegła w męskim przebraniu Stoi. gdzieś tam pod koniec się zdaje się ujawniła. No to wszystko też tutaj przecież było. Czy to jest tak, że znów oczywiście generalizując, świat islamu jest tak jakby 200 lat za światem zachodnim, można tak mówić? No z naszego punktu widzenia tak. tak, my możemy tak powiedzieć, jeżeli uznamy, że nasze relacje społeczne, bo nie mówimy tutaj o dostęp do nowoczesności, nowoczesnych wynalazków, tak. techniki mhm. i tak dalej, ale jeżeli uznamy, że nasze relacje społeczne są ideałem tego, co można mieć, czy też nawet są temu bliskie, no to tak, to jest ileś tam lat do, pod pewnymi względami przynajmniej do tyłu. Pytanie tylko, czy on będzie chciał dojść do tego poziomu, w którym my jesteśmy pod każdym względem. Ja uważam, że powinien przede wszystkim dążyć do wypracowania jakiegoś własnego modelu, modelu, który uwzględniałby to, czego chcą same kobiety. Co im się wydaje dobre, pozytywne? Przecież tu chciałabym też mocno podkreślić, że te ruchy feministyczne, to nie jest kwestia ostatnich lat. Wykształcone Egipcjanki zaczęły już głośno mówić o tym w okresie Nahdy, czyli takiego odrodzenia w drugiej połowie XIX, na początku XX wieku, zaczęły zwracać uwagę na pewne elementy. Czy yy, świat muzułmański do tego dojdzie kopiując to, co my tutaj mamy, czy krok po kroku będzie wprowadzał pewne rozwiązania, które są dla nich naturalne, to myślę, że już świat muzułmański powinien sam wiedzieć. Ja uważam, że tutaj głos należy do samych kobiet, że w tej kwestiach kobiecych one same powinny wiedzieć, co chcą, czego chcą, co jest dla nich dobre, co one powinny y, zachować. Problem też polega na tym, że bardzo często, jeżeli im się próbuje narzucić wzorzec jakiejś kultury, nie tylko kobietom, ale również mężczyznom, kobietom, w społeczeństwu, oni się w tym momencie okapują w takiej twierdzy, prawda? Widać to w Europie. My nie wyjdziemy z tej twierdzy, bo my tutaj mamy... W środowiskach mamy, imigranckich. Tak, tak mhm. imigranckich, dokładnie. My mamy naprzeciwko ten wrogi sobie świat i my musimy tu trzymać się tego, co jest nasze, żeby nie zatracić tej naszej tożsamości. Tak nawet na siłę. Nawet na siłę. Na pewno pewne rzeczy muszą zniknąć. Muszą zniknąć. Powinny zniknąć. Powinno zniknąć obrzezanie u kobiet. Powinny zniknąć zbrodnie honorowe. Ale to tak łatwo się mówi. Do tego... Y A to obrzezanie też zdaje się w ogóle nie wynika z Koranu. Nie. Korana. Obrzezanie absolutnie nie wynika z... To nie jest nakaz religijny. Chociaż jedna ze szkół prawa muzułmańskiego, ta, która jest w tej chwili w Egipcie, y przyswoiła go sobie. Ale pierwotnie była to tradycja stosowana we wschodniej Afryce. Jest przejęta przez część państw muzułmańskich. Na przykład wydawa Zostałoby się nowoczesny Egipt, a państwa zatoki nie. Tam nie jest to stosowane, ale to jest czy zbrodnie honorowe. To są takie rzeczy, które powinny zniknąć, bo krzywdzą. Krzywdzą same kobiety, ale to są rzeczy, które nie znikną na zasadzie nakazów, zakazów. To jest potrzebna, może nie tylko na zasadzie nakazów, zakazów. Jest potrzebna ogromna zmiana w mentalności. Nad tym trzeba pracować. Myślę, kto to zrobi jak. Ja no, tym bardziej, kiedy jest taki dramatyczny przykład Afganistanu. Wrzucili talibowie i wszystko, co obiecywali. I tutaj je... ja nie wiem, co ja mam powiedzieć na to wszystko. To jest naprawdę po tym okresie, kiedy upadł ten rząd talibów, kiedy kobiety, kiedy wszystko zaczęło wracać do normy i nagle cofnęło się o ileś tam lat. Ja myślę, że, że to państwo upadnie, bo to tak, niestety, to. Mm, no to są braki kadrowe. Jak cofnęli pozwolenie na pracę w różnych zawodach, to się okazało, że jest problem, bo dużo kobiet To wcześniej jest jedna pracowało. sprawa. Druga sprawa jest taka, jeżeli popatrzymy na te najbardziej ortodoksyjne państwa, które próbują od, zbudować to państwo, ten ideał fundamentalistyczny, czyli to państwo oparte na zasadach islamu. Proszę zauważyć, że gdzie nie dochodzi do próby zbudowania takiego państwa? Czy Iran po 79 roku, Afganistan, państwo islamskie teraz ostatnie. Od czego oni zaczynają? Oni zaczynają od spraw kobiet, czy Algieria w latach 90. Tak zaczynają od nakazu ubierania się wyłącznie w stroje muzułmańskie, niewypuszczania kobiet z domu i od ograniczania wolności kobiet, no bo to jest najłatwiejsze: łatwiej jest zamknąć kobietę w domu niż zorganizować sensowny plan gospodarczy dla funkcjonowania państwa zgodny z zasadami islamu. Czyli jedyna oferta jest religijna. W tym sensie tożsamościowa, że my taka, mówię tak politycznie, no bo każdy musi mieć nawet przywódcę taki autorytarny, musi mieć jakąś opowieść do opowiedzenia, więc nie ma pozytywnego programu rozwoju, tylko mówi, no my tutaj wprowadzimy religijne państwo i w ten sposób będziemy bronić swojej tożsamości. W religijnym oferta może być wyłącznie religijna, tak. tym państwie opartym na zasadach islamu, ale najłatwiej z tej całej religijności i przystawienia państwa tak. na tę religijność średniowiecza jest uderzyć w prawa kobiet. No bo ja cały czas staram się wyłuskać, co z czego wynika. Czy religia kształtuje kulturę i społeczeństwo? Czy ta kultura może zmieniać religię? Bo może nie wszystkie, ale wiele rzeczy, o których tutaj mówimy, pobrzmiewa też w chrześcijaństwie czy w katolicyzmie może bardziej. No ta obsesja na punkcie kobiecego ciała, seksualności, aborcja, te koncepcji, co wolno, czego nie wolno. Czy chociażby to, że biskupi bardzo chętnie by kształtowali również porządek prawny. Myślę, że gdyby to... mogli, to wiele zasad islamu tych bardziej surowych by przyjęli. No właśnie, I, ale i częściowo tak się dzieje, no bo ewidentnie pod wpływem kościoła mamy w Polsce super restrykcyjne prawo dotyczące aborcji, no ale wiele rzeczy jest jednak, no jest większa swoboda. Więc tutaj wychodzi na to, że kluczowe to jest mimo wszystko kwestia rozdziału religii od państwa. Tak, że to jest oczywiście. to, czego tam po prostu nie ma. To jest to, czego tam nie ma, nie bo ma. tam tego być nie może. Ja to mówiłam już o tym w tym poprzednim podcaście, że tradycyjnie islam jest tak pomyślany, że religia równa się państwu. Wszystko jest oparte na zasadach Boga, na tym, co zostało objawione w Koranie. Muzułmanie wierzą, że jest to czyste słowo Boże. Że to nie prorok Mahomet jest autorem Koranu, on jest tylko prorokiem. Tylko, że to wszystko przekazał sam Bóg, to wszystko opowiedział sam Bóg. Podporządkowując wszystko swojej woli, a że oczywiście w tych sprawach społecznych no to Mahomet przedstawił to tak jak widział, tak jak to jego społeczeństwo faktycznie funkcjonowało. Natomiast generalnie co jest celem państwa w islamie? Celem państwa jest zabezpieczanie tego Bożego prawa, tych zakazów i nakazów, które jak wierzą, objawił Bóg. No więc państwo istnieje po to, żeby jak najlepiej funkcjonowała ta wola Boża, jeżeli i Boże nakazy, no, jeżeli ale ich częścią są restrykcje. jest laicka Turcja z państwowo, z yy, Tak, to była, oczywiście. Mamy także, że, że są takie próby, ale proszę zauważyć, na ile państw muzułmańskich, ile państw. Idzie w tę stronę i kiedy? Bo to jest dopiero 24 rok i Atatürk. A poza tym zwróćmy jeszcze uwagę na to, jaką teraz drogą podąża Turcja. Przy tym obecnym rządzie, kiedy owszem, jest oficjalnie tak, jest ta droga, ale z drugiej strony te ruchy nawołujące do powrotu do religijności, takie profundamentalistyczne, ja tu odróżniam fundamentalizm i dżihadyzm. Fundamentalizm no to jest powiedzmy bez tej bardzo takiej bojowniczej ścieżki tylko chęć powrotu do jak najściślej restrykcyjnie rozumianych zasad religii. jest to cały czas gdzieś tam podskórnie w świadomości, w mentalności pulsuje. Nie możemy porównać takiego państwa jak Afganistan chociażby czy Arabia Saudyjska z nowoczesną w naszym rozumieniu Tunezją, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że z jakiego właśnie państwa najwięcej osób wyjechało walczyć w państwie islamskim, właśnie w Tunezji, gdzie gdzieś tam pod tą nowoczesnością wynikającą też nie w jakim stopniu z obecności Francuzów, gdzieś tam czai się ten protest, tego przywiązania do religii i tego takiego chyba rozumienia, które pojawia się w mentalności muzułmańskiej przez setki lat. Jeżeli coś nie gra, jeżeli cokolwiek idzie w państwie nie tak czy cywilizacyjnie nie tak, ktoś na nas napada, tak jak w połowie XIII wieku Mongołowie. Powiedzmy, to dlaczego, a to jest kara za to, że my źle wierzymy. No więc wróćmy znowu do tej religii. I więc zamknijmy kobiety w domach. Więc tak. zamknijmy mhm. kobiety w domach. Tak realizujmy również inne rzeczy, ale zamknie, zacznijmy od tego zamknięcia, bo to jest najprostsze. Sprawa religijności nie jest dla ludzi, muzułmanów w większości państw, sprawą prywatną. Oni, to nie jest tak, że oni mogą sobie do kościoła chodzić albo nie chodzić, to jest nasza prywatna sprawa. Tam chodzi. Nie chodzi, mm. bo mówi o męczecie, nie yes. jest muzułmaninem, deklaruje się głośno jako nie muzułmanin, może za to stracić życie. I to jest długa, długa droga, a kobiety padają tej drogi ofiarą, bo, no bo najłatwiej jest je ubrać w hijab, tak? tak mi się wydaje. Bardzo to wszystko jest poplątane, bo też myślę, że jednym z wniosków z naszej rozmowy mogłoby być to, że w zasadzie opresyjny to jest patriarchat, który... Znajduje różne sposoby do tego, żeby ten swój system usprawiedliwiać. Akurat w kulturze części krajów muzułmańskich, ten patriarchat korzysta z tego zasobu religijnego. Po e, oczywiście, bo przecież gdyby doszło do Bo nie te, musi. Kontekst nie, nie musi. musi. Dokładnie Mogło nie by musi. Inaczej wyglądać. Mogło wygląda inaczej. W różnych miejscach wygląda inaczej. Jednak, czy nawet wypowiedzi tych współczesnych muzułmańskich intelektualistów czy wykształconych alimów, które Niezwykle są takie pozytywne, łagodzące pewne kwestie, wskazujące na to, że to było kiedyś, tak postępowaliśmy kiedyś. Teraz już nie postępujmy tak, postępujmy inaczej. One cały czas jednak gdzieś tam wpadają w tę masę chętnych do tego rządu dusz. I to jest właśnie to, co powiedziała, co już cytowałam, co mówią muzułmańskie feministki, że to nie jest tak do końca, że religia tylko i wyłącznie, chociaż niewątpliwie są tu w niej te ziarna, ale te ziarna można by wyplepić czy zrobić z nich inną roślinkę, gdyby nie to, że cały czas są tacy, którym podtrzymywanie tego jest jak najbardziej na rękę. No więc to jest ta no szowinistyczna, męska interpretacja. To jest, to jest cytat, ale ja się akurat z tym, z tym zgadzam. Przy czym chciałabym też, to jest może takie optymistyczne, żeby jakimś optymistycznym akcentem zakończyć, że znam też takie rodziny, widziałam też, miałam okazję obserwować, panie, które chodzą od góry do dołu zasłonięte. Mężowie, no, którzy chodzą z tymi paniami swoimi od góry do dołu, zasłoniętymi, i którzy są w nich tak zakochani, i są tak dobrymi małżonkami, i robią wszystko, co one chcą. I to one całkowicie decydują w domu, rządzą w domu, jak ma ta rodzina wyglądać. Więc to nie znaczy zawsze tak, że to się przekłada jeden do jeden, kobieta chodzi zasłonięta, chodzi w hijabie, ona jest dla męża nikim. Nie. Pod tym wszystkim zawsze są zwykłe ludzkie, Relacje kobieta-mężczyzna, które bywają trudne. Nie dlatego, że to jest islam, ale dlatego, że to jest kobieta i mężczyzna. Bardzo to wszystko skomplikowane. Bardzo dziękuję, że zgodziła się pani z nami meandrować po tych terenach. Pani profesor Katarzyna Pachniak, kierowniczka Katedry Arabistyki i Islamistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu uprzejmie. Do widzenia. Radio Naukowe. Bardzo dziękuję za wysłuchanie do końca. Tradycyjnie jestem ciekawa Waszych refleksji i coś tak czuję, że może być ich sporo po tej rozmowie. W odcinku numer 138 będzie audycja z Krakowa. Porozmawiamy o fenomenie efektu placebo, a to są takie historie, takie badania, takie efekty, że szczerze mówiąc, mnie się od tego mózg gotuje. Myślę, że będziecie bardzo również zainteresowani. Dziękuję za wszystkie wpłaty na patronite.pl radio naukowe. Rośniemy szukujemy dla was coś ekstra i mam nadzieję, że niedługo będę mogła się tym pochwalić. Przy okazji polecam krótką serię podcastów inspirowanych wystawą Beyond Kiri w Muzeum Marii Skłodowskiej Kiri w Warszawie. To jest efekt współpracy z tymże muzeum. Odcinki w każdy poniedziałek marca. Przypomnę, że każdy z patronów otrzymuje newsletter informujący o planach Radia Naukowego, o kulisach planowanej ramówce itd., itd. Od progu 10 zł również jest zaproszenie do naszej facebookowej Grupy, gdzie dzieją się rzeczy różne. Opowiadam szczegóły, szczególiki, anegdotki, albo wyrzucam memy naukowe. Ale to jest fajna, grupa, wiecie, bo to ona zaczyna żyć własnym życiem i patroni sami ze sobą też dyskutują na różne nerdowskie bywa tematy. Bardzo tam jest sympatycznie. W każdym razie jeszcze chciałam jedno ogłoszenie powiedzieć: uwaga, patroni, uwaga, patronki, bo maile powitalne i z newsletterem wysyłamy do wszystkich, ale część z was nie odpisuje. To zdaje się, jest przez to, że używane przy logowaniu się na Patronite bywają maile, do których się na co dzień nie zagląda. Kto z Was? Nie otrzymuje od nas wiadomości, ja chciałby, to bardzo proszę napiszcie na kontaktmałpaadionaukow.pl, kontaktmałpa naukowepl nie chciałabym, żeby ktokolwiek się czuł zaniedbany. Dziękuję, że jesteście. Wszyscy ściskam Karolina, do usłyszenia. To był podcast Radionaukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.